600 lat temu na ziemię przemęcką przybyli pierwsi cystersi. Nie byliśmy świadkami tego wydarzenia, ale po tych 600 latach spotykamy się w Przemęcie z panią wójt gminy Przemęt, panią Dorotą Gorzeniak. Dzień dobry. Dzień dobry, muszę sprostować. 600 lat temu to do Przemętu przybyli cystersi. Na ziemię przemęcką oni przybyli półtora wieku wcześniej. Najpierw do Kaszczoru, potem do Wielenia. I dopiero stamtąd ostatecznie przenieśli się właśnie w 1408 roku do Przemętu. W związku z przybyciem cystersów organizowane są na terenie Przemętu, na terenie gminy imprezy. W tym roku była konferencja poświęcona przybyciu cystersów, ale w tym roku również średniowieczny jarmark cysterski. Czy z okazji tej rocznicy jarmark przewiduje jakieś szczególne atrakcje? Konferencja odbyła się dokładnie 14 kwietnia tego roku i to było dokładnie w punkt. 600 lat wcześniej przybyli cystersi tutaj do Przemętu i zaczęli zakładać to założenie cysterskie, czyli klasztor i potem kościół. No i od tego czasu jest taka sztywna data, że oni tutaj u nas są. My jarmark cysterski robimy od teraz 9 raz. Pierwszy był w roku 2010, a wiązało się to z pierwszym dokumentem pisanym o ziemiach przemęckich. Wtedy to tak naprawdę Władysław Odonic darował te ziemie cystersom. Do lokaty klasztoru wtedy, w 1210 roku nie doszło, ale mamy wymienione wszystkie wsie, które były darowane cystersom. Ten dokument znajduje się w muzeum w Dreźnie, a my oczywiście dysponujemy jego kopiami. Jesteśmy dumni, że no, mamy już tyle lat pisanych. Przejdźmy do czasów współczesnych w takim razie. Panowie, pytanie, czy w trakcie średniowiecznego jarmarku cysterskiego w tym roku szczególne atrakcje są przewidywane? Na pewno więcej atrakcji, ponieważ no, jarmark rozrasta się z roku na rok. Najpierw myśleliśmy, że to będzie takie święto z okazji 800-lecia, a się okazuje, że forma spędzania czasu przez mieszkańców i gości naszej gminy zyskała taką popularność, że praktycznie z roku na rok ten jarmark jest coraz częściej odwiedzany i no my musimy zapewnić też coraz większe atrakcje, więc w tym roku będzie wyjątkowo. Jarmark odbędzie się 8 września, rozpoczyna się o godzinie 13. I mam kilka pytań w związku z tym, co się odbędzie w trakcie jarmarku. Jedną z takich atrakcji są kulinaria. W poprzednich latach były na przykład pyry z robakami. Czy w tym roku również? Tak. No, zaczniemy olimpiadą cysterską. To będą zawody w starych sztukach walki. Dzieciaków z przedszkoli, ze szkół podstawowych. No, a główną atrakcją rzeczywiście, oprócz tego, co prezentują nam wojowie, stare rzemiosło, atrakcje dla dzieci, zabawy dla dzieci, jakieś konkursy dodatkowe, to główną atrakcją dla mnie jest to, co przygotowują koła gospodyń wiejskich, czyli takie tradycyjne jadło. Pyry z robolami to jest tradycyjna potrawa, która przez pokolenia została, jest kultywowana w Kluczewie i tam pani z Kluczewa właśnie przygotowują za każdym razem coraz więcej tych pyrów z robolami. Fantastyczna potrawa, smakuje przednio, zapraszam. Poza tym wiele potraw ma takie tradycyjne nazwy związane z samym jarmarkiem. Popierdek cysterski na przykład, kotlet cesarski i jest tych bardzo dużo. Ja zaczynam zawsze od czerniny, raz do roku ją jadam, ale są przepyszne. Już nawet mogę zdradzić, że perkowo i starkowo one po prostu robią wyśmienitą czerninę. To, co tak naprawdę w domu się już nie przygotowuje, co jest pracochłonne, co przepisy, które gdzieś tam w pędzie życia zaniknęły, to tutaj właśnie można. No i zapraszam właśnie po to, żeby sobie usiąść. Będą stoły, będą ławki i będzie za grosze przemęckie będzie można dokonać zakupu jedzenia. Za grosze przemęckie? Tak, za grosze przemęckie. Mamy specjalną walutę.
Jeden grosz przemęcki jest warty 2 zł, więc kupuje się je najpierw na stoisku promocyjnym gminy Przemęt. I na przykład czernina to ostatnio były 2 grosze, czyli za 4 zł można było zjeść. A pyry z robolami za 4 grosze, ale to już takie drugie solidne danie. No, mnóstwo rzeczy zrobionych rękoma pań. Tu nie ma nic gotowego, tu nie ma nic sztucznego, tu nie ma konserwantów. Tu po prostu jest dobre, tradycyjne jedzenie. Kawa, napitki, kompociki, co sobie ktoś życzy. No, a do tego są stoiska, oczywiście z rzemiosłem, miodami, wikliną. Można tutaj przyjechać i zaopatrzyć, można pooglądać. Bardzo ciekawie. Wracając jeszcze do kulinariów, z tego co wiem, a dowiedziałem się dosłownie kilkanaście minut temu, pani wójt również coś będzie przygotowywać. No tak, w tym roku obrodziło owocami i z mężem postanowiliśmy smażyć powidła w miedzianym kociołku, tak jak to dawniej bywało. Zaczniemy ten proces nieco wcześniej, bo on będzie trwał, liczymy na to, że około 9 godzin. No, a potem będziemy z mężem częstowali tymi powidłami tych wszystkich, którzy chcą ich spróbować, a przyjadą na jarmark. Turniej łuczniczy będzie miał miejsce. Ostatnio Ministerstwo Obrony Narodowej zaproponowało samorządom dofinansowanie nawet 1 200 000 zł do strzelnic, ale tutaj rozumiem turniej łuczniczy bez takich wielkich kwot, a również można poćwiczyć i celność, i trafność. Czy pani kiedykolwiek brała udział w takim turnieju łuczniczym? Nie. Z łuku nigdy nie strzelałam. Jakoś tak nie wydaje mi się to tam całkiem proste. Przymierzanie się i łuk, i cięciwa, i potem dobre oko. Ja strzelam raczej z pistoletów dłuższych, no i krótszych. I tu muszę się pochwalić jakimiś małymi sukcesami, bo potrafię to robić. Natomiast z łuku nigdy nie. Natomiast jeżeli ministerstwo dałoby nam ze 100 tysięcy, to możemy taki tutaj punkt strzelniczy z łuku zorganizujemy. Powiedziała pani, że strzela pani z pistoletów, tak? Dobrze usłyszałam. Tak. Strzelnica nie przydałaby się? Nie, jakoś uważam, że może jednak w powiecie, niekoniecznie w gminie. Ornaty również będą cysterskie pokazane i dokumenty. One były pokazane w trakcie konferencji, tutaj również na świeżym powietrzu? Tak. Nie. Ornaty i dokumenty to są cenniejsze jak złoto. I to mówię całkiem wyraźnie, ponieważ no, te ornaty, które mamy, jest ich około 30, są haftowane złotem i srebrem. I każdy taki ornat waży nawet do 20-30 kg. Jeden jest taki bardzo, bardzo ciężki, ale kilkanaście kilogramów jest to norma. Są przepięknie wyszywane. No i mają, datują się na XVI, niektóre XVII wiek. No późniejsze są oczywiście też. One są tak cenne, że są wystawiane w klasztorze, tak samo jak dokumenty z 1400... Żeby mnie tutaj nie przesadziła, ale około 30 roku są takie dwa dokumenty w posiadaniu parafii i one też były pokazane na konferencji, oczywiście w pilnie strzeżonej gablocie. No, my naprawdę tutaj się szczycimy naszą historią, naszymi tradycjami. Jesteśmy dumni z tego, że cystersi przyjechali tutaj do nas, bo te ziemie, gdzie tutaj stoimy, to właściwie Przemęt to taki mały skrawek ziemi był wyniesiony nieco ponad bagna. Zresztą sama nazwa Przemęt, przez męty. Tutaj można było tylko trafić w określonych porach roku, kiedy te bagna co nieco pokazały przejścia, brody. Potem zostały tutaj nasypane drogi, a sam Przemęt to taka była mała mieścina, bo miała prawa miejskie tak długo, aż Bismarck ich nam nie odebrał. O godzinie 13 rozpoczyna się średniowieczny jarmark cysterski, a o godzinie 20 gwiazda wieczoru, zespół Pod Budą. Jest pani fanką tego zespołu? Lubię posłuchać Pod Budą. Ja wolę Chrisserie, jak mam szczerze powiedzieć, bo on wnosi energię do mojego życia. Nie dało się zaprosić. Nie wiem, czy Chrisserie by tutaj przyjechał, a Pod Budą wnosi z kolei spokój. Ale my specjalnie właśnie zapraszamy takie zespoły, które wnoszą w to święto spokój,
taką powolną, leniwą atmosferę, bo chcemy, żeby to święto było świętem rodzin, świętem spokojnego życia, wytchnienia, spróbowania doskonałych potraw, napicia się na świeżym powietrzu kawy i przyglądania się, takiego zwykłego przyglądania się, żeby odetchnąć od codziennego biegu życia. Miałem jeszcze zapytać, zapomniałem. Karuzela średniowieczna, to jest jeden z punktów jarmarku. Na czym ona polega? No, jeżeli to będzie taka jak w ubiegłym roku, to mogę ją opisać. Na drewnianym krzyżu i stała taka wieża. Na wieży właśnie też był krzyż. Cztery koszyki wiklinowe, a do tych koszyków wkładało się dzieci. Napędzana była albo cystersem, albo rodzicem, który chodził wokół, ale były też takie specjalne urządzenia, kijkami się to napędzało, to szło bardzo sprawnie, także to była tak wielka radość dla dzieci, że dzieci stały w kolejce. Nie sztuką widać jest jeździć na konikach, na pieskach, tylko sztuką jest jeździć w zwykłym takim koszu wyklinowym. To robiło olbrzymią frajdę. Na koniec, jednym ze sponsorów jarmarku jest Bank Spółdzielczy. To bank, który często patronuje imprezom organizowanym na terenie Przemętu? Tak, właśnie w Jarmark Cysterski Bank Spółdzielczy wpisuje się i uczestniczy corocznie, za co im bardzo dziękujemy. Zapraszamy zatem 8 września, Przemęt, średniowieczny jarmark cysterski. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.